Służby ratunkowe tuż przed godziną 20 otrzymały wezwanie do zdarzenia na stacji kolejowej Kramsk. Kiedy dotarły na miejsce, okazało się, że doszło do potrącenia człowieka przez pociąg. W miejscowości Wysokie, w rejonie stacji kolejowej Kramsk, doszło do śmiertelnego potrącenia 26-letniego mieszkańca powiatu konickiego przez pociąg relacji Lublin-Zielona Góra. Decyzją prokuratora ciało zostało mężczyzny zabezpieczone do sekcji. Na obecną chwilę wciąż wyjaśniamy okoliczności tego tragicznego w skutkach wypadku. Dyżurny stanowiska kierowania komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zadysponował na miejsce zdarzenia strażaków z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Koninie oraz druhów z OSP Kramsk i OSP Wysokie. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz rozstawieniu parawanu. Dalsze czynności prowadziła policja pod nadzorem prokuratury. Jak ustaliliśmy, mężczyzna ten wcześniej siedział na ławce na peronie i najprawdopodobniej spożywał alkohol. Zwrócił na niego uwagę maszynista, który tamtędy przejeżdżał innym pociągiem 10 minut przed tym zdarzeniem. Potem 26-latek podniósł się i szybko skierował pod nadjeżdżający pociąg, ale nie wpadł pod niego. Odbił się od lokomotywy, przeleciał przez cały peron i spadł na tory po jego drugiej stronie. Skład natomiast zatrzymał się kilkaset metrów dalej, a wielu zniecierpliwionych pasażerów zaczęło z niego wysiadać i szukać na własną rękę dalszego transportu, chociażby na stację w Koninie, aby stamtąd pojechać dalej innymi pociągami. Okoliczności tego tragicznego zdarzenia wyjaśnia konińska prokuratura.